Witam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Andrzej Pietrasik, burmistrz miasta Płońska. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o roku 2016, a dokładnie o budżecie miasta. Proszę powiedzieć, jaki to będzie budżet? Może zacznijmy od tego, że budżet został niestety uchwalony późno, bo został uchwalony w styczniu i że powinien być uchwalony w grudniu, no ale Rada Miejska uchwaliła go prawie miesiąc później niż powinien być, co opóźnia jakby nasze wiele działań związanych z wykonaniem potem budżetu. Jest to no niestety budżet inny niż ten, który ja złożyłem Radzie Miejskiej 15 listopada, ponieważ Rada Miejska dokonała bardzo wielu istotnych, ważnych i nieistotnych również zmian. Łącznie tych zmian jest 73. W niektórych pozycjach są to drastyczne zmiany, bo polegające na wykreśleniu tych pozycji z budżetu. I na cięciu kosztów. Zmniejszenie, na cięciu kosztów i wprowadzeniu nowych zadań, również nowych zadań inwestycyjnych, które w ogóle nie są przygotowane do realizacji. Większość z nich będzie niemożliwa do wykonania w tym roku. Również z przekroczeniem kompetencji, czyli na przykład zadania, które nie są w kompetencji miasta, są w tych inwestycjach zapisane. Również z tego powodu nie będę mógł ich wykonać. Jakie to są przykłady takich inwestycji? Takich, może zacznijmy od tego, że budżet jest tegoroczny. Budżet w takiej wieloletniej perspektywie i strategii układania budżetów i szukania dobrych relacji wewnątrz budżetów, ale w perspektywie wielu lat. To był to ten rok był taki troszeczkę na wyciszenie, na zakończenie rozpoczętych inwestycji. Miały to być dwie inwestycje zakończone, czyli 3 miliony to jest zakończenie rozbudowy urzędu. Przypomnę, że ta inwestycja ma nieszczęście, bowiem jest co jakiś czas zakładnikiem politycznym konfliktów w samorządzie, w Radzie Miejskiej lub między Radą Miejską a burmistrzem, bo rozpoczęliśmy ją 10 lat temu i jeszcze jest nieskończona. Część pierwsza urzędu została skończona w 2006 roku. Od tego czasu druga część ciągle jest wstrzymywana, przesuwana, tak jak teraz zabierane są środki. Więc 3 miliony złotych, jeszcze wróćmy do tej wieloletniej polityki. No to robimy to po to, żeby mieć dobre wskaźniki wtedy, kiedy będziemy pożyczać środki z zewnątrz. Mówię pożyczać umownie, bo mogą to być obligacje, mogą to być akcje, może to być kredyt lub pożyczka. Ale wtedy wiadomo, że instytucje finansowe, od których bierzemy środki zewnętrzne, patrzą w historię 3 lub 5 lat, patrzą jaka jest struktura budżetu, jak wyglądają wskaźniki, relacje między budżetem na funkcjonowanie, a budżetem pochodzącym z dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, badają relacje wskaźników, czyli dużego zadłużenia, czyli całego zadłużenia miasta i małego wskaźnika, czyli jak jest obsługa długów i zobowiązań w stosunku do całego budżetu. I patrzą też na jakie są tendencje w perspektywie wielu lat. Ponieważ my mamy w najbliższych latach, w tej kadencji, będziemy chcieli pozyskać środki na kilka bardzo dużych projektów. To jest budowa obwodnicy wschodniej wraz z ulicą Mazowiecką, która połączy trasę numer 10 i dzielnicę przemysłową w pierwszym etapie z szosą Płońsk-Babuszewo-Raciąż z budową nowej przeprawy mostowej przez rzekę Płonkę i przejdzie przez takie najmniej rozwinięte tereny naszego miasta, no właśnie po to, żeby pobudzić tam rozwój tych terenów i ułatwić komunikację oczywiście. A w drugim etapie będzie to od szosy Babuszewo do trasy numer 7, czyli można powiedzieć, że będzie to można ominąć te praktycznie miasto również ciężkim transportem. No, szacujemy, że to jest jakieś 40 do 50 milionów złotych. Może czyli poważna inwestycja. Bardzo poważna, dlatego będą potrzebne środki zewnętrzne, nawet na udział własny. Z własnych środków tego nie zrobimy. Cała dokumentacja jest gotowa. Techniczne jest pozwolenie na budowę, trwa wykup gruntu pod tę inwestycję w tym roku. W zasadzie zakończymy wykup gruntu. A druga inwestycja to jest
modernizacja, przebudowa targowisk miejskich, żeby poprawić konkurencyjność na tych targowiskach, stworzyć lepsze warunki do handlu lokalnego, obwoźnego, tego, który się odbywa na trzech polskich targowiskach, czyli dużym targowisku czynnym głównie w niedzielę, Manhattanie, tak nazywanym w Polsce, który czynny jest codziennie, i zielonym targowisku czynnym we wtorki, w piątki i również w niedzielę. Targowiska są bardzo popularne, ciągle je powiększamy i modernizujemy, ale potrzebne jest takie duże zainwestowanie również w układ komunikacyjny, w parkingi, w przeprawę na rzece Płonce, po to, żeby duże targowisko mogło korzystać z terenów, które miasto posiada po północnej stronie Płonki, żeby zbudować praktycznie tyle miejsc parkingowych, ile będzie potrzeba, a te miejsca są potrzebne również miastu przy organizowaniu różnego rodzaju imprez i atrakcji. To też jest projekt, który będzie kosztował minimum 25 milionów złotych. W tym roku kończymy dokumentację techniczną i szukamy środków zewnętrznych. W ramach tego projektu, oprócz takiej kompleksowej modernizacji targowiska, chcemy budować kilka ulic, chcemy budować obwodnicę osiedla Wedel i też dokumentacja techniczna na tą obwodnicę już jest. Drogi wzdłuż ulicy Targowej wraz z parkingami i generalnie chcemy również wyeliminować uciążliwości, jakie sprawia duże targowisko dla osiedli i uliczek przyległych do targowiska, bo jest tam ciągle zajmowane miejsca do parkowania, nie zawsze przeznaczone do parkowania i nie zawsze zgodnie z prawem. To jest drugi, trzeci, który rozpoczynamy w tym roku. Projekt techniczny już ruszył przetarg po raz drugi. To jest rewitalizacja rynku, szeroko rozumiana, nie tylko jako rynek, ale również ta rewitalizacja obejmie 25% powierzchni terenu miasta. Będzie to proces, będzie to remont domów komunalnych, będzie to być może nawet budowa jednego z domów komunalnych po to, żeby przesiedlić mieszkańców z domów komunalnych w rynku, które nie nadają się do zamieszkania, są w złym stanie technicznym. Będzie to również termomodernizacja obiektów należących do miasta, ale również obiektów prywatnych, a w rynku 2/3 to są mieszkańcy, właściciele terenów prywatnych. Będzie dofinansowanie ich zakresu prac i właśnie robimy teraz dokumentację techniczną. Jeden przetarg w ubiegłym roku nam nie wyszedł. Powtarzamy przetarg w roku bieżącym. To jest też projekt na kilkadziesiąt milionów złotych. Niekoniecznie jako jeden projekt, może to być kilka projektów. I na pewno będzie potrzebne środki zewnętrzne na udział własny do tegoż projektu, bo nie da się w jednym perspektywie jednej roku zrobić tych zadań. Z mniejszych to jest jeszcze rewitalizacja dworca i wieży ciśnień. I najprawdopodobniej będzie tam mieściło się Muzeum Ziemi Pońskiej. To jest budowa hali sportowej przy gimnazjum numer 1. W dłuższej perspektywie czasu potrzebne są również budynki komunalne. Nie wiemy jeszcze, czy będą to budynki na wynajem, czy będą to bloki socjalne, czy będą to budynki komunalne. Bo tutaj trzeba umiejętnie połączyć źródła finansowania rządowe pod te programy, jakie rząd polski ogłosi, a zapowiada, że będą środki na budownictwo komunalne i ewentualne unijne, łączone z rewitalizacją i własne. To są rząd tych wszystkich inwestycji. Mamy również podpisane wstępne porozumienie, że będziemy partycypować w kosztach inwestycji powiatowych polegających na przebudowie dróg, dokończenia przebudowy dróg ulicy Płockiej, dokończenia przebudowy ulicy Warszawskiej i przebudowy ulicy ZWM z całą infrastrukturą, z kanalizacją sanitarną, z kanalizacją deszczową, sanitarna tam jest, z pełnym uzbrojeniem, z nowym oświetleniem ulicznym i z przygotowaniem tejże infrastruktury w ulicach powiatowych do tego, żeby podłączyć tam ulice osiedlowe, które przylegają do tych ulic powiatowych, czyli musi być to wszystko skorelowane, policzone, średnice kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wymienione wodociągi, jeśli są w złym stanie, możliwość przyłączenia dalej w ulice miejskie, żeby to się rozwijało. No i to są zadania bardzo skomplikowane, ale również drogie.
To jest też kilkamilionowy udział będzie miasta w tych zadaniach, bowiem dofinansowujemy inwestycje powiatowe z racji nie najlepszej kondycji finansowej powiatów. Powiatu naszego, ale w ogóle powiatu w Polsce. I jeszcze projekt, który też chcemy uruchomić, w tym roku będziemy opracowywać ten projekt, przebudowa lub budowa stadionu miejskiego, to jest ostatnia przestrzeń, jaka pozostała nam do przebudowy między Nowym Domem Kultury i teraz świeżo wyremontowanym i poddanym termomodernizacji obiektowi krytej pływalni i hali sportowej. I też, to też jest inwestycja, co najmniej kilkanaście milionów złotych. Nie wiemy jeszcze z jakich źródeł, nie wiemy, czy będą środki unijne, ale są różne pomysły, na przykład partnerstwo publiczno-prywatne, które z racji bardzo atrakcyjnych gruntów, jakie tam są, jest możliwa do przeprowadzenia. W planach jest również budowa nowej biblioteki miejskiej i budowy siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z racji tego, że ten ośrodek musi się rozwijać, musi mieć więcej powierzchni do tych funkcji, które pełnił dotychczas, czyli coraz więcej zadań przekazanych ze strony państwa związanych z pomocą socjalną, opieką społeczną, coraz więcej z zakresu administracji. No, powiem chociażby, że w tym roku to właśnie samorządy będą wykonawcą ustaw sejmowych, na podstawie których na każde dziecko będzie wypłacane 500 zł i też w dłuższej perspektywie czasu trzeba się do tego przygotować. Na razie doraźnie, ale kiedyś i miejsce powinno być lepsze niż teraz. Teraz już nasz ośrodek pomocy społecznej znajduje się w kilku mieszkaniach zaadaptowanych na ośrodek w bloku komunalnym. Plus wiele, wiele mniejszych projektów i w tym bardzo dużo projektów tak zwanych miękkich, w oświatę, właśnie w politykę socjalną, społeczną. Tych środków bowiem jest w tym rozdaniu unijnym do 2014-2020 więcej niż w poprzednim roku i mamy już grafik naborów, został opublikowany grafik naborów do konkursów przez Urząd Marszałkowski. Tych naborów jest ponad 40 w tym roku. Wszędzie, gdzie będziemy mogli, gdzie będą dla nas te środki przeznaczone, będziemy trzeba się starać pukać i środki pozyskać. Mam nadzieję, że to nam dobrze wyjdzie. Więc jest dużo inwestycji i dlaczego o tym tak długo mówię? Bo nie da się tego zaplanować i wykonać w jednym roku, w jednym budżecie, ani w dwóch budżetach, ani w trzech. Trzeba tak wymodelować i taką mieć koncepcję układania budżetów, która o tych wszystkich wielkich inwestycjach będzie pamiętać. Nie może powiedzieć, że w tym roku nie wiem, nie będzie, bo skutki będą złe. Albo nasza potencjał, że tak powiem, do wzięcia kredytu, pożyczki, wydania obligacji będzie wystarczający, albo będzie za mały. A jeżeli będzie słaby, to na gorszych warunkach instytucje finansowe pożyczą nam pieniądze bądź wyemitują obligacje. Dotychczas obligacje dzięki takiemu właśnie myśleniu, długiej perspektywie czasowej, do 10 lat trzeba patrzeć, to 5 do tyłu, 5 do przodu albo jeszcze więcej. Mamy bardzo dobre wskaźniki. Te wskaźniki są dobre i w tegorocznym budżecie, bo obsługa długu i zobowiązań miasta w 83-milionowym budżecie, bo tak on jest po stronie dochodów, to jest 2,18%, czyli to jest to niski wskaźnik. Według starych kryteriów do 15% można było się w tym miejscu zadłużać, czy mieć taką skalę zobowiązań w skali rocznej. Teraz się te wskaźniki wylicza indywidualnie i trochę inaczej to jest, ale łatwiej będzie tymi starymi operować, żeby to było prościej i bardziej przejrzyście. Natomiast zobowiązania z tytułu wszystkich, przy czym procent budżetu w odniesieniu do wszystkich zobowiązań, a głównie są to poręczenia miasta dla spółek miejskich, to jest łącznie 24,83%, czy również do 60% to jest bardzo daleko, ale to właśnie dlatego tak jest. Ten rok powiedziałem na wyciszenie, skończenie, bez wielkich inwestycji. Skończyliśmy w roku 2015
Miejskie Centrum Kultury, inwestycja 20-milionowa, powinno być wyciszenie i trochę poprawa wskaźników i poprawa kondycji. Czy jest taki budżet oszczędnościowy troszkę? Może on nie jest oszczędnościowy, bo on nie ma zmniejszonych wydatków na funkcjonowanie wiele, poza tym, co teraz radni zmniejszyli. W moim projekcie tak było, że nie. Natomiast jest to budżet w sensie wydatków majątkowych mniejszy od budżetu ubiegłorocznego i wydatki majątkowe stanowią w całości tego budżetu około 16% całości budżetu. Więc to jest budżet, który, powtarzam, w filozofii mojej i moich osób, które ze mną współpracują, skarbnika i sekretarza i dyrektorów wydziałów inwestycyjnych, to jest taki budżet, który pozwoli nam w roku przyszłym i następnych latach, czy przez 5 lat, bez problemów obsłużyć inwestycje, wszystkie inwestycje, o których panu powiedziałem, a łącznie ta kwota inwestycji może sięgnąć nawet 150 milionów złotych. I będziemy przygotowani, żeby część z własnych środków, część z pożyczonych wykorzystać na realizację. Po to, żeby wykorzystać szansę drugiego okresu, drugiego rozdania środków unijnych w perspektywie 2014-2018, praktycznie 20, bo 2 lata można dłużej te projekty realizować. I to jest bez takiej filozofii, bez takiego podejścia nie da rady tak dużych projektów obsłużyć od strony finansowej. A jest to niezbędny warunek, żeby po prostu zrobić montaż finansowy i pozyskać środki unijne. Wróćmy na chwilę do tegorocznego budżetu. Więc jak już powiedziałem, 73 poprawki, najbardziej znacząca i najtrudniejsza dla budżetu to jest roku 2016, to jest zdjęcie środków, mówiąc brzydkim językiem, dokończenia rozbudowy urzędu w sytuacji, kiedy zaawansowanie jest, przekracza 80% i wykonawca informuje nas ciągle, że będzie składał faktury, wykonawca jest na budowie, inwestycja jest w wieloletnim planie inwestycyjnym i mało tego, rada nie zmieniła tego planu, natomiast zdjęła pieniądze na inwestycje w perspektywie... Skąd zatem taka decyzja radnych? To jest decyzja irracjonalna, decyzja polityczna. Nie zostało to uzasadnione w sposób logiczny, bo to się nie da logicznie uzasadnić, ponieważ radni zrobili deficyt w budżecie na 3 miliony złotych. Zresztą ten deficyt zrobili jeszcze większy w innych miejscach również. I tak jakby o nim zapomnieli. Zabieramy pieniądze, wykreślamy inwestycje, a inwestycja jest i są zobowiązania. I to będzie... Czyli tak mówiąc obrazowo, radni włączyli budżetową bombę zegarową, która wybuchnie najdalej do końca pierwszego półrocza. W sposób prosty, ponieważ wykonawca poinformował nas, że pracę wykonał, inspektorzy nadzoru potwierdzili, wydział merytoryczny potwierdził, to, że te prace są wykonane, to wykonawca wystąpi o zapłatę. Jeśli nie będę mógł zapłacić, bo nie będę miał w budżecie, to wystąpi do sądu. My potwierdzimy, co on zrobił, bo nie mamy innego wyjścia. Mamy umowę, nie zerwaliśmy umowy, mamy właśnie tenże WPF. I jeśli nie zapłaci budżet miasta, to komornik z budżetu miasta dokona zajęcia i zabierze 3 miliony złotych. I to zrobi paraliż, to powstanie paraliż w budżecie. Bo to jest duża kwota i jest zabrana gwałtownie, bez przygotowania, bez planu, z tego miejsca, gdzie są pieniądze, no to jest bardzo trudno funkcjonować będzie przez ten rok. No właśnie, jakie to będzie miało konsekwencje dla budżetu? Bardzo różne, bo jeżeli dojdzie do poprawienia tego budżetu, na co liczę, i przywrócenia tej kwoty, no to będzie ona zaplanowana, będzie w budżecie i będziemy ją płacić tak, jak się płaci za usługę, w tym wypadku za usługę budowlaną. Przypomnę, że chodzi o cały budynek z wyposażeniem, z meblami, z wszystkim, co po prostu będziemy mogli się tam przeprowadzić i że w tym budynku są 2 reprezentacyjne miejsca. Jeden to jest Urząd Stanu Cywilnego. Obecny urząd jest w fatalnych warunkach. Nie jest to miejsce godne, dlatego żeby pomieszczanie
załatwiali tam swoje sprawy i tak ważne. Tak ważne w swoim życiu. No, a i drugie to jest sala reprezentacyjna obrad Rady Miejskiej w Płońsku, która między innymi wreszcie pozwoli na swobodny udział mieszkańców Płońska, bo jak Państwo wiecie, obrady Rady Miejskiej odbywają się w bardzo ciasnej sali i poza radnymi może tam wejść 20-25 osób i jest bardzo ciasno, złe warunki. Więc plus parkingi do tego, no właśnie inspektor nadzoru powiatowy, jeden z tych parkingów, który warunkowo dopuścił do użytkowania, również nakazał zamknięcie i został on zamknięty, bowiem nie trwają tam prace, nie ma środków na przeprowadzanie prac na parkingu. To spowoduje, jeżeli w wariancie siłowym, no to po prostu komornik weźmie pieniądze z konta. Znaczy, teoretycznie będzie możliwa sytuacja, że będę miał problemy nawet z wypłacaniem pensji. Będę miał problemy z dotacjami dla jednostek, które co miesiąc dostają pieniądze od miasta. Wszystkie, oświata, kultura, sport, przedszkola, szkoły, opieka społeczna. To będzie przerwanie ciągłości finansowania. I potem konsekwencje dla mieszkańców. Ja myślę, że to się... Pracujemy zresztą już nad tym, żeby spróbować radę przekonać, że to jest działanie nieracjonalne. I że już nie mówię, że koszty komornicze to jest 20% od 3 milionów. To są też ładne pieniądze. 600 tysięcy złotych. To tyle byśmy drożej zapłacili. Więc myślę, że przyjdzie otrzeźwienie i że się uda przywrócić tę pozycję do budżetu. Bo państwo radni rozdali te pieniądze na inne zadania. 11 radnych, 10 było przeciw, 11 było za, z tej dziesiątce dwóch się wstrzymało, twierdzą, że się pomylili, że głosowali przeciw. Więc jednym głosem, to tak wariant siłowy zły, nie było rozmów, za mało tych rozmów, nie było racjonalnego uzasadnienia. Moje racje przekazane do każdej z 73 poprawek na piśmie i przez moich pracowników nie zostały przyjęte. W jednym tylko miejscu Rada Miejska zgodziła się na rezygnację ze zdjęcia. To jest rewitalizacja rynku pońskiego, gdzie w moim projekcie złożonym Radzie Miejskiej w listopadzie było około 500 000 złotych na dokumentację pod rewitalizację. Radni również tę inwestycję zdjęli, po czym po kilkudniowych rozmowach i z mieszkańcami i z właścicielami posesji przy rynku i z radnymi z opozycji i z kandydatami na burmistrzów zgodzili się na przywrócenie tej kwoty powtórnie. I również została wprowadzona kwota na mój wniosek po tym, jak dostaliśmy postanowienie od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że w związku z tym, że miasto nie wykonuje zaleceń powiatowego inspektora nadzoru budowlanego od kilku lat już, nie dokonuje remontu alejek na Rutkach, nakłada on grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Dosłownie to jest uzasadnienie bardzo ciekawe i dobre uzasadnienie. Ja się z tym uzasadnieniem zgadzam i z decyzją również się zgadzam, bo ta decyzja ma zmusić, grzywna w celu przymuszenia obowiązku do wykonania w tytule, który wcześniej nam dał inspektor nadzoru, czyli remontu Rutek. To taki cel jest tej grzywny. Póki co jej nie zapłaciliśmy, staramy się przesunąć termin. I również Rada na mój wniosek zgodziła się 100 tysięcy przekazać na remont Rutek. W tym roku również składamy wniosek o środki unijne na urządzenie terenów rekreacyjnych. Mamy piękny teren w środku miasta, bardzo popularny. Robimy również konsultacje społeczne w tej sprawie, o jakie są oczekiwania mieszkańców do zagospodarowania Rutek. I kiedy te konsultacje społeczne startują? One już zostały uruchomione. Już zostały. Tak, może o tym później powiemy, wróćmy do, jeśli można, do budżetu. Więc budżet został, te 3 miliony, to jest dziura w budżecie, to jest deficyt. Powtarzam, to jest budżetowa bomba zegarowa, która wybuchnie i ci minerzy ją właśnie w 11 osób od już włączyli zegar tyka, to jest kwestia czasu, trwają intensywne prace na budowie. Jak będzie trochę cieplej, to skończone zostaną również parkingi i trzeba będzie zapłacić. Bez
jakiejkolwiek dyskusji. Pozostałe zdjęcia są głównie zdjęciami w budżecie na funkcjonowanie dotyczące Urzędu Miasta. W kilku częściach również Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Natomiast w innych jednostkach radni w ogóle nie dokonali żadnych cięć, co to powoduje, to jest taka jawna dyskryminacja również do pracowników urzędu, bo pracownikom urzędu również zdjęto kwotę równoważną jednej pensji, 1/12 budżetu na płacę i w ten sposób nie wytrzyma budżet obecnego poziomu wydatków na płacę obecnego zatrudnienia w perspektywie roku 2016 i mam nadzieję również, że tu się da zmienić. Plus takie wszystkie są nielogiczne, bo każde zdjęcie powinno być wyliczone, policzone, uzasadnione. Jeśli się rezygnuje z jakiegoś zadania, to trzeba podać przyczynę, bo rada, umówmy się, rada ma prawo do dokonywania takich zmian, ale wszędzie obowiązuje logika, powinien być dialog, powinny być rozmowy, powinny być to ustalenia. Natomiast tu przeszedł wariant siłowy, dlatego że mamy jeden głos więcej w Radzie. To są takie bolesne bardzo i niczym nieuzasadnione. Wykonanie ustawy sejmowej o ochronie dzikich zwierząt, czy tam, gdzie mamy odławianie wyspańskich psów, zapłatę za pobyt w schroniskach, sprzątanie w wypadku jakiejś kolizji, kiedy zabite zostanie drzewo i utylizacja ciał tych zwierząt. Plus to wszystko, co z tą ustawą się wiąże, wystarczy nam na kilka miesięcy w roku, może na 8. Mieliśmy już rozstrzygnięte postępowanie przetargowe w grudniu zgodnie z przepisami i nie zostawili radni tyle środków, żeby mógł podpisać tę umowę. Więc to jest tak paraliż w tym miejscu. Również zmniejszyli środki na żelń miejską, pomimo tego, że przybyło terenów rekreacyjnych, pomimo tego, że na stałe włączyliśmy pasy drogowe do zieleni, żeby one były systematycznie sprzątane, koszone i również, żeby tam były nasadzenia, żeby one lepiej wyglądały. Również zostały zdjęte kwoty z oświetlenia ulicznego, głównie z konserwacji. Są niewystarczające na cały rok, żebym podpisał umowę z Energą. A plus płace, to już powiedziałem. Plus tradycyjnie promocja, administracja, koszty energia elektryczna, energia cieplna, koszty funkcjonowania urzędu, to tam są cięcia bardzo głębokie. No właśnie przedwczoraj dowiedziałem się, że pozycji delegacje pracowników krajowe jest zero, więc tak naprawdę żaden pracownik nie może pojechać ani na szkolenie poza dłużej niż jeden dzień, a ja na przykład nie mogę pojechać na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, chyba że zapłacę z własnej kieszeni mój pobyt w Dąbrowie Górniczej, bo tam będzie Związek Miast. I tradycyjnie już zdjęte środki z tego, z czego Płońsk był dumny i z czego był takim przykładem w Polsce, czy wszystkie wydatki dotyczące kontaktów z miastami bliźniaczymi, z organizacjami międzynarodowymi. Płońsk, jestem prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, to tam też zostały zdjęte pieniądze do zera. Również z zapisem, żeby nie płacić składek. I tak naprawdę zatrzymana została od strony finansowej współpraca z miastami bliźniaczymi, którym tę współpracę mamy bardzo dobrą. Utrzymujemy ją na wysokim poziomie i z korzyścią dla miasta i dla mieszkańców, bo dotyczy ona bardzo szerokiej liczby mieszkańców. I taki budżet nie wytrzyma próby czasu, bo również zabrakło pieniędzy na usługi pocztowe w skali roku. Nie mamy zapewnionych swobody działania, czyli nie możemy wypełniać obowiązków i podpisać umowy z pocztą na rok, żeby starczyło pieniędzy na to zadanie. To jest taki jeden z wielu przykładów, bo ich jest dużo. Bardzo nieracjonalnych zdjęć. W ubiegłym roku było podobnie, ale na mniejszą skalę. I to się kończyło tym, że na każdej sesji były poprawki do
budżetu, żeby dokładać pieniędzy i ciągle awantury, bo jedni chcieli dokładać, drudzy nie chcieli. Jakimś argumentem dopiero była faktura niezapłacona, niepotrzebna awantura, niepotrzebny, zły wizerunek samorządu dla mieszkańców i w Pońsku, i poza mieszkańców. Nie potrzeba cała draka i takie marnotrawienie energii. Moglibyśmy ją zupełnie w inną stronę wykorzystać dla współpracy, dla szukania środków zewnętrznych. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o budżecie? Pieniądze zostały przeniesione również na wydatki inwestycyjne w sposób dziwny. Bo po pierwsze nie są w ogóle przygotowane te inwestycje, a wiadomo, że żyjemy w takich czasach, że przygotowanie, montaż finansowy, szukanie pieniędzy trwa dłużej niż sama budowa fizyczna. Czasami to jest 2-3 lata, a buduje się pół roku albo rok. To jest potrzebna inwestycja, która była i w moich planach wieloletnich, nie w tym jeszcze roku, bo czekaliśmy na program rządowy, czyli budowę bloków komunalnych. Ale to jest taki punkt zapisany, żeby chcemy budować bloki komunalne, dajemy jakąś kwotę pieniędzy, nie wskazane na której działce, jak i co, tylko zapis luźny. Druga to jest również też potrzebna inwestycja, którą ujęliśmy w budżecie. Żłobek, który my chcemy na próbę sprawdzić, jak bardzo, czy on będzie potrzebny. Po pierwsze, będziemy przeprowadzać konsultacje w gronie rodziców, którzy mają małe dzieci, albo rodziców, którzy nie mają dzieci, czy jest potrzebny żłobek i jak duży powinien być ten żłobek. I ponieważ jest to droga inwestycja, to, a wiem, mamy przykłady z wielu miast w Polsce, gdzie żłobki są niewykorzystane. Natomiast chcieliśmy w tym roku, i uruchamiamy taki projekt, on wystartuje za chwilę, zlecić organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym prowadzenie żłobków takich jakby domowych. Po to, żeby zobaczyć, jaka jest skala potrzeb, czy będzie w ogóle, mówiąc brzydko, rynek na tego typu usługi, czy będą chętni, bo sytuacja się trochę zmieniła. Ja przypomnę, że przedszkola płońskie przyjmowały do ubiegłego roku 2,5-latki, a nawet 2-latki. Teraz to się w tym roku wszystko zmieni, bo z 6-latkami zamieszanie i nie wiadomo jeszcze, jak to będzie. Pracujemy nad modelem tych usług i nad tym, co zrobimy z 6-latkami, czy zostaną w przedszkolach, czy pójdą do szkoły. I czy w związku z tym 3-latki i 2-latki będą mogły przychodzić, czy będą rok musiały czekać, bo nie będzie miejsca. Więc 2-latki szły do przedszkola. Patrzę na mamy, które rodzą w urzędzie, z reguły wracają gdzieś tak po półtora roku, bo to jest urlop, to są jakieś często zwolnienia i urlop macierzyński rok. Praktycznie jest ten okres, kiedy matka zaczyna pracować, a dziecko jest bardzo krótkie. I wiem też z rozmów, że nie wszyscy chcą takie dzieci oddawać do żłobka, wolą, żeby się nimi opiekowała mama, czy babcia, czy ktoś z rodziny, ale oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to żłobek powstanie. Ale on nie może powstać tak, trzeba znów poszukać dobrych rządowych programów finansowych, czy unijnych, trzeba znaleźć dobrą lokalizację, i trzeba pobudować ładny żłobek na miarę potrzeb, tyle, ile będzie potrzebne, nie za duży, nie za mały. Póki co w tym roku ruszamy z tymi, na to już w moim projekcie przeznaczyłem odpowiednią kwotę pieniędzy, ruszamy z projektami tak jak przedszkola niepubliczne, tylko będą to usługa świadczona dla dzieci, które są małe, czyli powinny przebywać w żłobkach. Więc tak jakby z punktu widzenia społecznego, to te inwestycje i bloki są potrzebne, i żłobek jest potrzebny, i hala sportowa jest potrzebna, tylko one zburzyły jakby całą logikę, cały porządek w tej perspektywie wieloletniej. One się powinny pojawić najwcześniej w roku przyszłym, kiedy będzie już wiadomo, jak je finansować. A w tym roku jeszcze to mogły się pokazać jako pozycja, projekt. Ale też, dopóki nie wiemy, co rząd zrobi, jaki będzie wspierał program i jakie będą wymagania wobec mieszkań, inne są do socjalnych, inne są do mieszkań na wynajem, to nie bardzo można projektować, bo można sobie zrobić projekt i tylko potem do szuflady położyć albo go szybko przerabiać. A to też są koszty. To są też koszty. Jeszcze jeden bardzo ważny wskaźnik, z którego ja jestem bardzo zadowolony. Mianowicie 64,3% całości w 83-milionowym budżecie to są dochody własne.
To jest taki bardzo dobry wskaźnik, na który bardzo zwracam uwagę, bo ten wskaźnik mówi nam, w jakiej kondycji jest miasto, jaki potencjał jest w Płońsku, więc ja mogę powiedzieć, że jest dobry, że jest wysoki, bo jeszcze niedawno cieszyłem się, jak było 50% przekraczane dochodów własnych. Teraz jest ich 64 i budżet po stronie dochodów wzrósł o prawie 8%. Więc te wskaźniki są dobre. Również budżet nie jest deficytowy. Budżet jest z nadwyżką zaplanowaną w wysokości 1 823 tysiące złotych. No właśnie po to, to wszystko po to, o czym mówiłem wcześniej. To jest ta perspektywa wieloletnia i myślenie kategorią perspektywy unijnej pomocy dla Polski od 14 do 20 i jeszcze tam rok, dwa, bo często zostają duże wydatki w tych pierwszych, latach. Powoli kończy nam się czas i muszę zadać ostatnie pytanie. Ale dodajmy, jasno to powiedzmy, to nie jest zapisane w budżecie. Ten budżet ma deficyt minimum 3 miliony, a według tego, co ja policzyłem, ma około 4-milionowy deficyt. Tych zdjęć, o których pan mówił, było aż 32. Co zatem dalej pan będzie działał? Jakieś apele do radnych o zmiany tych decyzji? Muszę powiedzieć, że mam bardzo niewielkie możliwości przesuwania wewnątrz budżetu, ponieważ te zdjęcia, jak pan zauważył, dotyczą wszystkich działów, rozdziałów, jakie są w Urzędzie Miejskim, tylko w Urzędzie Miejskim. Więc oczywiście tak, będę apelował, będę racjonalnie uzasadniał i prosił o dokonanie zmian wcześniej, niż dojdzie do na przykład zatrzymania jakichś działań, bo nie będzie środków finansowych. I co najgorsze w tym wszystkim, i co myślę, że jest ważne, o czym informuję teraz już Płońszczan, że wiele z tych działań doprowadzi do obniżenia standardów usług dla mieszkańców, o czym mieszkańcy szybko odczują to. Jeżeli będzie koszenie dwa razy w roku terenów zielonych, a nie tyle, ile trzeba, to za chwilę będzie awantura, dlaczego są chwasty, dlaczego są nieterenne, koszone tereny zielone. Jeżeli nie będę miał środków finansowych na to, żeby utrzymać zatrudnienie i świadczyć usługi dla mieszkańców, te administracyjne, będzie podobnie. Inwestycje prowadzimy sami, jako miasto. Przy tak dużych inwestycjach jest obciążenie w urzędzie wzrasta czasami o połowę, więc w związku z tym są i prace po godzinach są i trzeba dodatkowo motywować ludzi do pracy. Ja tej motywacji nie będę mógł dać, w sensie finansowej motywacji. Więc będę apelował, będę rozmawiał i będę starał się robić wszystko, żeby nie doszło jednak do obniżenia standardów usług świadczonych przez Urząd Miejski w Płońsku. Dziękuję w takim razie za rozmowę.